Cześć, tu Tomek, witam Was w nowym vlogu podróżniczym, tym razem z Gruzji, z Tbilisi i zapraszam Was do oglądania. Leciałem do Gruzji na 8 dni, na ferie wielkanocne. Jak mogliście zobaczyć, leciałem z Oslo z przesiadką w Warszawie. Tam miałem kilka godzin przerwy i wieczorem, a w zasadzie nocą leciałem do Tbilisi. Leci się tutaj 3,5 godziny, ale ze względu na to, że jest tutaj 2 godziny do przodu, to tak jakby leciało by się 5,5 godziny. No i zaczynam zwiedzanie od stolicy, później wynajmiemy samochód, pojedziemy w góry. Pojeździmy trochę po tym kraju, więc mam nadzieję, że będzie fajnie.
Jestem w Tbilisi już 2 dni. Dzisiaj jest trochę chłodniej, jest około 15 stopni. Wczoraj było 20, jutro ma być około 12, więc tendencja spadkowa. Mimo że w internecie można przeczytać prawie wszędzie, że w kwietniu już jest tutaj ciepło, że mało deszczu, no ale nie jest to prawda, bo na nadchodzące 5 dni ma niestety być dużo ulew w całej Gruzji. Myślę, że na Tbilisi 2 dni zwiedzania wystarczy. Widziałem wszystkie najciekawsze miejsca. Teraz jeszcze idę na takie tutaj miejscowe pchle targi zobaczyć, co ciekawego mają. Jeszcze będę tutaj na ostatni nocleg. No i opowiem Wam jeszcze za chwilę, co o tym mieście sądzę. Tak wygląda nasz samochód, który wypożyczyliśmy. Na 5 dni za takiego Nissana zapłaciliśmy 800 lari, czyli około 1200 zł. Co jak się rozłoży na większą ilość osób, nie jest najdrożej. A wypożyczenie samochodu polega na tym, że mimo że zamawiacie przez firmę wypożyczającą, to i tak prywatna osoba do Was przyjeżdża i wypożycza Wam ten samochód. To mój
trzeci dzień pobytu w Gruzji. Pogoda się bardzo skiepściła. Właśnie wyjechaliśmy z Tbilisi w stronę Stefan Smildy, czyli w stronę gór. Ale najpierw mamy przystanek w mieście Mtskheta, czyli w byłej stolicy Gruzji. Jesteśmy w drodze do Stefan Smilda. No i niestety tutaj na górskiej drodze coś się stało i wszyscy stoją w długich korkach. Nie wiadomo, kiedy ruszymy. Nikt nic nie wie, więc na razie nie zapowiada się ciekawie. Właśnie przeczytaliśmy w internecie, że droga na Stefan Smildę, jedyna droga, została zasypana lawinami śnieżnymi, już od godziny 9 jest nieczynna. Teraz jest po godzinie 16, czekamy prawie godzinę. No i nie wiadomo, czy ta droga będzie odblokowana, czy nie. Chyba będziemy musieli gdzieś wrócić, przenocować. Także już tutaj z tego miejsca mogę wam powiedzieć, że mimo, że jest druga połowa kwietnia, no to nie jest to dobry czas, żeby jeździć tutaj po górach. Skończyło się to tak, że ta droga dalej jest zamknięta. Nikt nic nie wie, policja jest taka trochę arogancka, macha tylko ręką na wszystkich. Więc wróciliśmy się kilka kilometrów przed tą drogą do takiego hotelu, który nazywa się Marco Polo. Prawie za taką samą cenę wynajęliśmy tutaj pokój na dwie noce ze spa, z basenem, z kręgielnią. Więc po prostu zamiast nocować na Kazbegi, to nocujemy kilka kilometrów przed i w sumie to nie żałuję tej decyzji, bo jest tutaj super. Więc na Stefan Smildę będzie można podjechać, gdy droga już zostanie otwarta, a tymczasem spędzę tutaj dwa leniwe dni w super klimatach. W sumie to mi się to podoba, że dwa dni temu w Tbilisi były upały, ponad 20 stopni, duszno, a teraz jest zima, taka zmiana. Mi to akurat odpowiada. Czwarty dzień w Gruzji, słońce świeci na Kaukazie. Sytuacja wygląda tak, że droga na Stefan Smildę wciąż jest niestety zamknięta, więc chyba się tam już nie wybierzemy. Po prostu chcieliśmy jechać na Kazbek, zobaczyć Trinity Church. Jest to jeden z najbardziej znanych symboli Gruzji. Pokażę wam za chwilę zdjęcie. No i często się zdarza tak, że turyści niestety nie mogą takiego widoku zobaczyć, bo albo jest mgła, albo jest zamknięta droga. Więc dzisiaj też pozostaję w miejscowości Gudauri. Tutaj pochodzę po okolicach, a jutro jedziemy do Borjomi. Jest to taka część środkowej Gruzji, turystyczna, wypoczynkowa. Produkuje się tam wodę mineralną. No więc zapraszam na dalszą wycieczkę. We'll be right back.
dzień, nowe możliwości. Właśnie opuszczamy Gdauri i tak jak mówiłem, będziemy jechać do Borjomi, ale po drodze zatrzymamy się jeszcze w Gori, w mieście, w którym urodził się Stalin. Jest tam jego dom, muzeum, więc to miejsce ponoć trzeba zobaczyć. Słuchajcie, droga na Stepansminde została otwarta po 2 dniach, więc zanim ruszymy w dalszą drogę, przyjechaliśmy najpierw tutaj. Podjechaliśmy prawie pod sam kościół Trinity, kawałek teraz podejdziemy i może uda się akurat zobaczyć tę najbardziej popularną atrakcję w Gruzji. Wreszcie po wielu przeszkodach udało się jednak tutaj dotrzeć, zobaczyć jedną z największych atrakcji Gruzji, czyli kościół Trinity. Jest co prawda mgła, ale też czasami świeci słońce, więc widać dość dużo. No a latem też nie jest powiedziane, że można tutaj zobaczyć czyste niebo, bo znajomi byli w lipcu, pozdrawiam jeżeli oglądają. I też niestety natrafili na mgłę, więc trzeba mieć tutaj duże szczęście, żeby zobaczyć ten kościół na tle Kazbegu. No ale jest bardzo fajnie, cieszę się, że udało się tutaj jednak dotrzeć. No i jesteśmy w Borjomi. Hotel, w którym się zatrzymaliśmy, przypomina mi hotele z Las Vegas, takie duże, kiczowate, z jakimiś rzymskimi kolumnami, no dokładnie to samo, co właśnie w Las Vegas.
mam teraz trochę czasu, więc chciałem wam opowiedzieć, co sądzę o Tbilisi i ogólnie o Gruzji po prawie tygodniu pobytu tutaj. Więc jeżeli chodzi o Tbilisi, jest to stolica, która ma dużo do zaoferowania, dużo się tam dzieje, miasto tętni życiem, jest pełno sklepów, restauracji, wszystko jest otwarte do późnej nocy, co mi się podoba, dużo ludzi jest na ulicach, więc pod tym względem na pewno jest co robić. Kolejną rzeczą, która mi się podoba, to to, że miasto jest czyste. Byłem trochę tym zaskoczony, bo jednak wyobrażałem sobie, że będzie trochę bałagan i brudno, a tak wcale nie jest. Oczywiście mówię tu głównie o centrum, bo nie wszystkie obrzeża miasta widziałem. Miasto jest dobrze skomunikowane, jest metro, jest kolejka linowa, są autobusy, marszrutki, więc pod tym względem też jak najbardziej na plus. Kolejny plus, który dotyczy zarówno Tbilisi, jak i całej Gruzji, jest oczywiście jedzenie, które ja osobiście uwielbiam. Jadłem wcześniej kuchnię gruzińską w Warszawie i jeżeli pójdzie się w Polsce do dobrej gruzińskiej restauracji, to jedzenie wcale nie odbiega od tego jedzenia tutaj, więc dla tego jedzenia warto tutaj zdecydowanie przyjechać. No i oczywiście ceny, bo obiad można zjeść taniej niż w Polsce lub za podobną cenę, zależy gdzie się pójdzie. Jeżeli chodzi o minusy, to jest jeden minus Tbilisi, który jest bardzo widoczny, szczególnie w centrum, to, że jesteście co dosłownie minutę zaczepiani przez kogoś z ulotkami w rękach, żebyście pojechali na jakąś wycieczkę, na rejs, weszli do restauracji. No, gdy już zaczepi was 50 osób, to po prostu jest to bardzo irytujące, no ale rozumiem, że po prostu ci ludzie chcą zarobić. Jest na to dobry sposób po prostu nie patrzeć im w oczy, tylko powiedzieć thank you albo spasiba, bo dużo po rosyjsku ludzi zagaduje, więc da się to przeżyć. Dwa wielkie minusy w Gruzji, zarówno w Tbilisi, jak i w całym kraju. Pierwszym z nich są kierowcy, którzy po prostu nie mają szacunku do nikogo. Piesi są tak naprawdę nic warci na drogach, nie ma żadnych przejść dla pieszych, nie ma prawie nigdzie świateł, więc trzeba ryzykować życiem, po prostu wejść na ulicę, wymusić zatrzymanie samochodu. Kierowcy bardzo rzadko chcą się zatrzymać, więc centymetr przed stopami po prostu przejeżdżają przed wami, więc to jest mega koszmar, trzeba albo przez kwadrans szukać jakiegoś przejścia podziemnego, albo pasów, więc to jest mega minus. Poza tym tutaj jest ruch prawostronny, tak jak w Polsce, a mimo to połowa kierowców ma kierownicę po prawej stronie, połowa po lewej, jeżdżą jak chcą, wyprzedzają się na zakrętach, no trzeba bardzo uważać jeżdżąc tutaj samochodem. Dużym minusem tutaj zarówno dla Tbilisi, jak i całej Gruzji są bezdomne zwierzęta na ulicy, szczególnie psy, których jest mnóstwo, są wygłodzone, są okaleczone, bez łapek. Widziałem dużo psów przejechanych na drogach, widziałem porzucone szczeniaki. Nikt tak naprawdę ich losem się tutaj nie przejmuje. W ogóle rzadko kto chyba ma psa, bo nawet nie widziałem, żeby ktoś tutaj szedł z psem na smyczy. Rozmnażają się oczywiście bez żadnej kontroli, niektóre są nawet trochę agresywne, więc jeżeli jesteście wyczuleni na taki widok, no to na pewno Gruzja was pod tym względem zaskoczy. Na razie to tyle z moich obserwacji, więcej jest plusów niż minusów, jeszcze 2 dni przede mną, więc zobaczymy jak będzie dalej. Dzisiaj w planach jest wyjazd do miejsca, które nazywa się Wardia. Kilkaset lat temu zostało tam wybudowane miasto w skale, które później przeszło trzęsienie ziemi, najazd Persów. Dzisiaj mieszkają tam już tylko mnisi, więc jestem ciekaw jak to wygląda. Jestem blisko granicy z Turcją, pooglądać jaskinie Wardia i już widzę, że robią one niesamowite wrażenie.
W ogóle jest to zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa, więc koniecznie musicie tutaj przyjechać, jeżeli będziecie w Gruzji. Tutaj kiedyś nawet do 60 tysięcy ludzi w XIII wieku żyli sobie bezpiecznie i spokojnie, dopóki nie nastąpiło trzęsienie ziemi. Część skał się osunęła, no i wtedy stali się łatwym łupem dla najeźdźców. Dzień siódmy, przedostatni w Gruzji, właściwie ostatni, bo wylot jest jutro wcześnie rano. Powiem wam, że w Borgiomi nie ma za dużo tutaj do roboty i za dużo do oglądania. Jest postawionych kilka dużych, kiczowatych hoteli w takiej nieciekawej okolicy i w zasadzie to wszystko. Ale jest to miasto dobre pod tym względem, że leży centralnie i można tutaj przenocować i jeździć w różne ciekawe miejsca, jak na przykład jaskinie Wardia wczoraj. No i dzisiaj już wracamy do Tbilisi. Jedyną częścią Gruzji, której nie widziałem, jest zachód, Batumi i morze, ale z opinii znajomych i z internetu czytałem, że też tak nie warto tam jechać, ale nie wiem, bo nie byłem, więc nie będę oceniał. Po prostu tydzień to jest za mało, żeby jeszcze jechać na zachód, może kiedyś będzie okazja, więc do zobaczenia w Tbilisi. Właśnie pożegnaliśmy się z samochodem. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mimo że zamawiacie samochód przez wypożyczalnię, przez stronę internetową, to przywozi samochód i odbiera go prywatna osoba. Po prostu się z tą osobą umawiacie, gdzie i kiedy odbierze ta osoba samochód.
No i moja wycieczka po Gruzji dobiega końca. Za niedługo mamy lot, w środku nocy właściwie, bo te loty z Warszawy i do Warszawy są w bardzo nieatrakcyjnych porach. Ogólnie mi się bardzo podobało. Mogę podsumować to w ten sposób, że jeżeli nie chcecie wydać fortuny, a chcecie zobaczyć ciekawe miejsca, fajną naturę, zjeść pyszne jedzenie, to Gruzja jest zdecydowanie dla Was. Z tym, że jeżeli liczycie na ciepłą pogodę, to na pewno nie powinniście przyjeżdżać tutaj w kwietniu, no bo w kwietniu jest i słońce, i deszcz, i śnieg, więc bardziej musicie się tutaj wybrać latem. Chociaż z drugiej strony w kwietniu dzięki temu jest mniej turystów, mniej korków, mniej samochodów, więc to też ma swoje plusy. Mam nadzieję, że taki vlog podróżniczy Wam się podobał. Dajcie koniecznie łapkę w górę. Skomentujcie, co Wy sądzicie o Gruzji. Może tutaj byliście i macie coś do dodania. I do zobaczenia w nowych odcinkach o Norwegii. Cześć!